Karol Strasburger, uchodzący za jednego z najbardziej znanych prowadzących w polskim showbiznesie, opowiada o planach wychowawczych swojej najmłodszej córki. Karol Strasburger jest bardzo znaną postacią w polskich mediach. Jest to postać wielopokoleniowa. Swoją karierę aktorską rozpoczął na początku lat 70., a od 1994 roku jest prowadzącym programu Familiada. W wieku 72 lat doczekał się dziecka z młodszą aż o 37 lat partnerką. Karol Strasburger i jego kontrowersyjna decyzja w całej tej sprawie najwięcej pytań budzi wiek Strasburgera. Wiek 72 lat to dobry okres na zostanie dziadkiem albo nawet pradziadkiem, nie ojcem. Skazał córkę na wychowanie bez ojca, pisze jedna z internautek. Uprawiam sport, biegam, gram w tenisa, jeżdżę na nartach. Ponadto regularnie chodzę na badania, odpowiada Karol, który broni swojej decyzji, tłumacząc, że nie liczy się liczba, a kondycja. Ojcostwo to piękny okres. Mężczyzna poświęca się, by zapewnić swoim dzieciom jak najlepszą przyszłość. Taką wolę również zadeklarował prowadzący Familiady. Na łamach Twojego imperium opowiedział o planach rodzicielskich, jakie poczynił wspólnie z małżonką. Dziecko powinni wychowywać rodzice. Karol Strasburger pomimo ogromu obowiązków, głównie tych związanych z prowadzeniem programu Familiada, ustalił wspólnie z żoną, że wspólnie wychowają córkę. Powiedział, że to oni sami powinni o nią dbać, przytulać ją, a nie wynająć kogoś, kto będzie to robił za pieniądze. Prowadzący jest przekonany o tym, że jacy rodzice, takie dzieci. Dzisiaj grzeje, jeden. Niesamowite znalezisko w polskiej rzece. Wielu nie mogło uwierzyć, leżało na samym dnie 2. Znamy terminy wypłat 13. emerytury. Każdy emeryt powinien zapisać je sobie w kalendarzu. Kontrowersyjna decyzja o tak późnym rodzicielstwie budzi ogrom emocji na różnych forach. Internauci są podzieleni, część chwali Strasburgera za wigor pomimo tak dojrzałego wieku, druga strona jest przeciwna podjętej decyzji i skazywaniu dziecka na wychowanie bez ojca. Najlepsze newsy dnia, źródło, Wirtualna Polska. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.